1759 roku przybył z Turcji niejaki Jakub Frank. Ogłosił się panem życia i śmierci, a ci, którzy w niego wierzą, mieli nigdy nie umrzeć. Prowadzę śledztwo w sprawie skargi, jaka wpłynęła przeciwko panu. Czy mogę wiedzieć, jaki jest cel pańskiej wizyty w Wiedniu? Czy to radca Grossen jest pańskim przełożonym? Nikt nie chciał przysłuchać człowieka, który kupił w Wiedniu kilkaset karabinów? Pan jest z cesarzem, czy z jego wrogami? Ja już dawno nie mam z Frankiem nic wspólnego. Prosiłbym pana, żeby zaprzestał pan dochodzenia i zniszczył wszelkie materiały. Odpowiadam przed cesarzem. Odpowiada pan przede mną. Zostaw to. Ta sprawa dotyczy dworu. Teraz, kiedy nasz kraj jest w tak rozpaczliwym położeniu, możemy liczyć tylko na siebie. Byłeś jak Serafin, bracie Jakobie. Nie jesteśmy już braćmi. Ten człowiek zamierza zgładzić waszą cesarską mość i ogłosić się cesarzem. My nie możemy umrzeć.